Powiedz nam proszę, co trenujesz i jak długo? Od 10 lat trenuję ucznictwo. Czy był jakiś taki wyjątkowy moment, w którym zdecydowałaś, że będę sportowcem? Czy jakieś, czy to jest kwestia genów, czy to jest kwestia jakiegoś wydarzenia gdzieś w dzieciństwie, albo może marzeń? Myślę, że to było wydarzenie z dzieciństwa. Zawsze chciałam być sportowcem. Od zawsze byłam aktywnym dzieckiem i zawsze chciałam spędzać mój czas miło, przyjemnie i na świeżym powietrzu. I właśnie w szkole podstawowej miałam taką możliwość, zapisałam się na zajęcia z ucznictwa i tak zostało do dnia dzisiejszego. Wyobraź sobie taką sytuację, że ktoś tam te 10 lat temu, jak zaczynasz trenować, mówi do ciebie: słuchaj Sylwia, za 10 lat pojedziesz na Igrzyska Olimpijskie do Tokio. Co sobie wtedy pomyślała, jako taki młody, zaczynający zawodnik? No myślę, że ktoś miałby naprawdę bardzo dużą wyobraźnię. 10 lat temu myślę, że nie przypuszczałabym tego, że zdobędę kwalifikacje na Igrzyska, że pojadę do Tokio, będę reprezentować nasz kraj na takiej imprezie, bo jest to impreza, która jest tak naprawdę marzeniem każdego sportowca. Są to zawody najwyższej rangi, więc myślę, że nie przypuszczałabym naprawdę. To pytanie pomocnicze. Czym dla ciebie właśnie są Igrzyska? Powiedz, co to jest dla sportowca, ale też i dla ciebie? Dla każdego sportowca, również dla mnie, jest to spełnienie marzeń. Są to zawody sportowe najwyższej rangi. Jestem bardzo dumna z tego, że będę reprezentować nasz kraj właśnie w ucznictwie. Bardzo cieszę się z tego, bo wiem, że droga do tej igrzysk nie była łatwa. Mam za sobą naprawdę tysiące wystrzelonych strzał i myślę, że jest to duża satysfakcja i uhonorowanie mojej ciężkiej pracy, bo bardzo ciężko pracowałam na to. A powiedz nam, jak wykorzystujesz wsparcie od programu PFN Teams to Polskiej Fundacji Narodowej? Jest to dla nas bardzo duże wsparcie, ponieważ możemy przygotowywać się do zawodów z czystą głową. Możemy korzystać z usług lekarzy, fizjoterapeutów, psychologów. Oprócz tego możemy pozwolić sobie na zakup sprzętu, dodatkowe zgrupowania, wyjazdy. Jest to dla nas bardzo duże wsparcie i jestem dumna z tego, że mogę być beneficjentką PFN Teams to. A czego możemy ci życzyć na ten czas teraz, na czas przygotowań do igrzysk? Myślę, że spokojnej głowy, opanowania nerwów, tych emocji, które teraz mi towarzyszą, bo są to naprawdę pozytywne emocje. No i poza tym myślę, że dużo zdrowia przede wszystkim, bo w wyczynowym sporcie jest to bardzo ważne. No i oprócz tego samych dziesiątek. Super. Do tego serdecznie życzymy. PFN Team 100, wspieramy zwycięzców. Pozdrawiam, Sylwia Dzydzańska.